Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na grudniowy TBR, czyli na ostatni TBR w tym roku. Jeżeli chodzi o grudzień, to zaplanowałam sobie dużo lektur świątecznych, więc będzie tutaj dużo okładek wklejonych obok mnie, ponieważ te książki będę czytać głównie na Legimi, ale mam też dwie książki w wersji papierowej, które sobie tutaj wybrałam. Oczywiście być może i prawdopodobnie tych książek papierowych będzie więcej, natomiast na ten moment mam tylko te dwie, które najbardziej chciałabym przeczytać w grudniu, obok właśnie tych świątecznych, którym jednak ten czas oczekiwania na święta chciałabym sobie wypełnić. Więc przechodząc już tak do sedna sprawy, bo ten film w ogóle będzie, wydaje mi się, bardzo szybki, mam tutaj książkę, co do której nie spodziewałam się, że ją przeczytam, że ją w ogóle kupię. Natomiast ostatnio bardzo dużo było pozytywnych recenzji na jej temat w internecie, a ponieważ tak robiłam zamówienie i brakowało mi do darmowej dostawy, to stwierdziłam, że dorzucę sobie do koszyka książkę Moja lista gości. Jest to całkiem niedawna premiera wydawnictwa Czwarta strona i z tego co słyszałam, to poza tym, że jest to taka powieść obyczajowa, to jest to też takie troszkę głębsze jednak, coś takiego jednak, wiecie, bardziej głębokiego niż zwykle obyczajówki. Mamy tutaj historię 30-latki, która swoje 30 urodziny spędza przy stole z takim bardzo dziwnym gronem, ponieważ mamy tutaj jej zmarłego ojca, jakiegoś chyba wykładowcę z jej uczelni i wiecie, w ogóle takie grono osób, troszkę tutaj mamy jakiegoś, nie wiem, realizmu magicznego, czy nie wiem jak to nawet ująć, ale grono osób, którego zdecydowanie przy tym stole już nie powinno być. No i bardzo jestem ciekawa, jak ta historia się potoczy. Tak jak wspomniałam, słyszałam bardzo pozytywne opinie na temat tej książki. Dużo osób było właśnie zaskoczonych tym, w jakim kierunku ona się potoczyła, jak ona się zakończyła, także mam nadzieję, że to będzie coś, co mi się spodoba, a jednocześnie właśnie będzie taką dosyć miłą i lekką lekturą na grudzień, wiecie, nie jakąś taką bardzo ciężką. Chociaż mam tutaj ciężką lekturę, o której za chwilkę. Także Moja lista gości zdecydowanie jest w planach. Bardzo jestem ciekawa, jak mi się spodoba. Tutaj też jest taki blurb z tyłu na okładce. Moja lista gości to słodko-gorzka opowieść o wielkiej miłości, trudnych pożegnaniach i o tym, że musimy zrozumieć swoją przeszłość, by otworzyć się na przyszłość. Także brzmi to bardzo obiecująco, okładka też jest bardzo ładna, więc mam nadzieję, że będę z tej lektury zadowolona. A jeżeli chodzi o drugą książkę, którą chciałabym przeczytać w grudniu, albo przynajmniej zacząć ją w grudniu i przeczytać co najmniej połowę, to książka Johna Steinbecka, Grona gniewu. Jak wiecie, ja o Johnie Steinbecku mówię bardzo często, mam wrażenie, w moich filmach. I ta książka przewijała się w moich TBR-ach, przede wszystkim w tym całym TBR-ze na cały 2021 rok, ale w ogóle też bardzo często mówiłam o tym, że to jest jedna z tych książek, które koniecznie muszę przeczytać w ogóle w swoim życiu. No i chciałabym to zrobić jeszcze w grudniu. Mam nadzieję, że mi się to uda. Tak jak mówię, przynajmniej chciałabym zacząć, żeby, wiecie, wkręcić się w tę historię, żeby nie odłożyć tej książki znowu na półkę, żeby ją zacząć i żeby być może kontynuować w nowym roku, ale żeby jednak już się w tę historię zaangażować. Tutaj oczywiście, jak to zawsze u Steinbecka, również mamy lata 30. XX wieku, czyli czas wielkiego kryzysu gospodarczego i rodziny, która z Oklahomy podróżuje do Kalifornii w poszukiwaniu lepszego życia, ale okazuje się, że w Kalifornii wcale nie jest dobrze, wcale nie jest lepiej niż w rodzinnej Oklahomie, a w dodatku panuje tam taki wyzysk właśnie farmerów. Ma to być taka właśnie bardzo mocna i przejmująca historia na temat kapitalizmu, a poza tym wyśmienita proza, już niemalże klasyk, także jestem przekonana, że ta książka trafi do grona moich ulubieńców i bardzo, bardzo chciałabym ją w końcu poznać, także zdecydowanie to też jest taki duży, duży plan na grudzień. A jeśli chodzi już o taki całkowicie lekki świąteczny klimat, to otwieram właśnie Legimi, żeby zobaczyć, co tam ściągnęłam na półkę. Planuję w grudniu nagrywać takie vlogmasy, ale nie vlogmasy, które będą pojawiać się codziennie, tylko gdzieś tam co kilka dni, kiedy po prostu zbierze mi się jakiś materiał, gdzieś tam to publikować. I w każdym takim vlogmasie chciałabym zawrzeć jedną książkę świąteczną, żeby też było troszkę książkowo, żeby Wam coś o tych książkach opowiedzieć. Pierwszy ukaże się już niebawem. Dzisiaj oglądacie ten film z TBR-em w niedzielę, natomiast ten film, właśnie ten pierwszy vlogmas powinien się ukazać na początku tego tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek myślę. Bardziej wtorek, bo skoro w niedzielę ukaże się TBR, to być może we wtorek ukaże się ten pierwszy vlogmas i tam już o pierwszej książce opowiadam. Natomiast obecnie czytam książkę Jak zawsze w grudniu, Emily Stone. To jest taka opowieść o dziewczynie, która w święta 20 lat temu straciła swoich rodziców i od tamtej pory po prostu ten grudzień jest dla niej takim ciężkim miesiącem, miesiącem, w którym wyjątkowo tęskni właśnie za swoimi najbliższymi. Natomiast mieszka ze swoją przyjaciółką, która jest znowu takim świątecznym, wiecie, freakiem, dekoruje wszystko, nie może się doczekać świąt. Wiecie, o co chodzi. Generalnie taka świąteczna gorączka bardzo jej się podoba, ale w tym roku planuje święta w Argentynie, tak więc nasza główna bohaterka ma spędzić święta sama, ale poznaje pewnego mężczyznę. Oczywiście, wiadomo, wiecie, te fabuły tych książek świątecznych, one wszystkie są bardzo do siebie podobne. To znaczy mamy kogoś, kto nie lubi świąt, ale kogoś poznaje i jednak te święta zaczyna lubić z powrotem. Zazwyczaj tak to jest właśnie w tych książkach, ale one mają być takie lekkie, przyjemne, słodkie, z dobrym zakończeniem. I zaczęłam tą książkę i szczerze Wam powiem, że jak na razie mi się całkiem podoba. Nie mam, wiecie, jakiegoś takiego zgrzytu zębami, jeżeli chodzi o dialogi czy o sam zarys tej historii. Jak na razie jest naprawdę całkiem okej, ale więcej dam Wam znać, myślę, w kolejnym vlogmasie. Także mam nadzieję, że obejrzycie. Jeżeli czytaliście tą książkę, to koniecznie dajcie znać, co Wy o niej myślicie. Ja ją ściągnęłam zupełnie przypadkowo, tak jak mówiłam kiedyś Wam na Instagramie, siedziałam po prostu na Legimi i dodawałam na półkę kilka świątecznych książek, które mi się spodobały ze względu na tytuł czy okładkę, nawet nie zagłębiałam się w opisy.
No i właśnie ta książka była jedną z nich i jak na razie jest naprawdę dobrze, chociaż przeczytałam dopiero około, nie wiem, 60-70 stron, więc nie ma co jeszcze się tutaj za bardzo cieszyć, bo wszystko się może wydarzyć. Kolejna świąteczna książka, którą bardzo chciałabym przeczytać, to Drzewko Szczęścia Magdaleny Witkiewicz, a chciałabym tę książkę przeczytać z tego względu, że ja wiem, że ta autorka jest bardzo, bardzo w Polsce lubiana, wiele osób ją czyta, poleca, natomiast ja kiedyś czytałam jedną jej książkę, już nie pamiętam tytułu, bo to było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu, gdzieś w 2012 albo 2013 roku. I tamta książka nie za bardzo przypadła mi do gustu, ale wydaje mi się, że ja po prostu byłam wtedy jeszcze niedojrzała, nie rozumiałam problemów, z którymi zmagali się główni bohaterowie. Wydaje mi się, że teraz zupełnie inaczej bym tę książkę odebrała i problematykę, która była tam poruszona. Tam było coś o problemach w małżeństwie, już w tym momencie dokładnie nie pamiętam, ale to była chyba opowieść małżeńska albo coś takiego z małżeństwem w tytule. Natomiast, tak jak mówię, właśnie wtedy ta książka do mnie nie trafiła i jakoś tak więcej po tę autorkę nie sięgałam, ale z tego co widzę, no to ona jest bardzo popularna, dużo osób ją czyta i poleca, więc stwierdziłam, że spróbuję jeszcze raz, dam jej szansę właśnie przy okazji tej świątecznej książki, no i będę sobie ją czytać w grudniu. Kolejna książka grudniowa, świąteczna, którą bardzo, bardzo chciałabym przeczytać i zabiorę się w nią chyba w następnej kolejności, właśnie po tej książce, jak zawsze w grudniu, to książka Miłość na święta Christiny Loren. Pod tym pseudonimem kryją się dwie autorki. Ja już miałam okazję czytać jedną ich książkę, która nazywała się Podróż nieślubna. I tam ta książka była taka naprawdę w porządku, bardzo przyjemna, nawet momentami zabawna, lekka, także bardzo dobrze spełniła swoją rolę i mam nadzieję, że ta będzie również taka, chociaż znowu fabuła jest oczywiście bardzo sztampowa, czyli będziemy mieć coś o mocy spełniania życzeń, tam chyba też będzie trochę jakiś wątek fantastyczny ze względu właśnie na te wypowiadane życzenia. Mamy wątek miłosny i no generalnie wszystkie takie aspekty, które książka świąteczna musi spełniać, ale tak jak mówię, lubię pióro tych autorek i mam nadzieję, że tutaj również będzie naprawdę lekko, przyjemnie i zabawnie i chciałabym, żeby ta książka po prostu bardzo mi się spodobała i żebym się na niej nie zawiodła. Mam tutaj jeszcze trzy książki, o których za bardzo nic nie wiem, więc tylko je Wam tutaj wymienię, pokażę Wam okładki, a jeżeli Wy coś wiecie na ich temat, jeżeli możecie je polecić albo na przykład odradzić, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. I pierwsza z tych książek to jest coś, co Wy poleciliście mi na Instagramie, a jest to książka Gwiazdka z brokatem autorki Anny Szczęsnej. Druga książka to jest chyba jakiś zbiór opowiadań z tego, co kojarzę. Bardzo spodobała mi się okładka, jest to chyba troszkę taki erotyk, a w zasadzie opowiadania erotyczne, ale zobaczymy, może na święta się sprawdzi. A jest to książka Lista niegrzecznych prezentów i tutaj właśnie mamy wielu autorów, dlatego na pewno jest to jakiś zbiórek opowiadań. I ostatnia książka, również chyba o takim zabarwieniu lekko erotycznym, to książka Niegrzeczni chłopcy dają najlepsze prezenty. Także jeżeli wiecie cokolwiek o tych książkach i wiecie, czy warto je czytać, czy jednak sobie odpuścić może na rzecz czegoś innego, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Ode mnie na dzisiaj to by było na tyle. Tak jak mówię, to jest taki szybki, grudniowy TBR. Te plany na pewno będą się zmieniać. Pewnie też wpadną jakieś prezenty, które być może będę chciała od razu gdzieś tam przeczytać w trakcie, ale tak na ten moment się to prezentuje. Na pewno chciałabym czytać dużo książek świątecznych, dużo lekkich obyczajówek, lekkich i przyjemnych historii, ale między te wszystkie łatwe i przyjemne lektury chciałabym też gdzieś ścisnąć Steinbecka i Grona Gniewu. Także trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że to się uda. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!